19 stycznia, środa z Ewangelii Świętego Marka. Stań tu na środku. Wyciągnij rękę. Wyciągnął i jego ręka stała się znów zdrowa. Jezus rozpoczyna i działa. Działa w Duchu Świętym, działa mocą swojego Ojca. I nie chce, aby ci, którzy do Niego przychodzą, którzy Go o coś proszą, odchodzili, można powiedzieć, z kwitkiem. Nie. Jezus uzdrawia, leczy. Na pewno były momenty, kiedy zatrzymywał się, porozmawiał z drugim człowiekiem, bo nie zawsze wszystko, co robił, dokonywało się poprzez znaki, czyli poprzez cuda, bo na pewno w swoich słowach, w tym, że porozmawiał, też dokonywało się wiele, wiele obecności Boga w tych relacjach. Moi drodzy, my też potrzebujemy właśnie takiego bliskiego spotkania z Jezusem. Pójść, stanąć przed Jezusem, stanąć po środku i wyciągnąć do Niego to, co jest w nas chore. Oddać Mu swoje serce, może oddać Mu właśnie zranione to serce gdzieś tam jakimś bólem, cierpieniem, może jakąś pogardą przez drugiego człowieka. Może oddać Mu to, co w nas chore fizycznie, jakieś nasze członki, elementy ciała. Może ofiarować Mu chorobę drugiego człowieka, kogoś bliskiego z naszej rodziny. Przyjść po prostu trzeba do Jezusa. On potrafi i może, i chce rzeczywiście nas uzdrawiać, chce nas leczyć. Tylko właśnie trzeba takiej odwagi, nie bać się otoczenia. Ten chory nie bał się faryzeuszy, nie bał się uczonych w piśmie, nie bał się tych wszystkich, którzy go otaczali, którzy szemrali przeciwko Jezusowi, którzy krytykowali Jezusa. I on wiedział, że nawet to, co się w nim dokona, ten cud uzdrowienia, będzie też źle odbierany przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. I tak jest. Kiedy Jezus uzdrowił, oni jeszcze głośniej gdzieś tam krytykowali, oceniali Jezusa. Moi drodzy, nas też będą krytykować, jeśli będziemy szli do Jezusa, jeśli będziemy Mu oddawali w nas to, co chore, to, co słabe, jeśli będą widzieli, że coś w naszym życiu się zmienia. Dzisiaj świat nie chce przyjąć Bożej nauki, dzisiaj świat nie chce przyjąć Chrystusowej nauki. I nie chcę uwierzyć w tą moc Bożej nauki. Nie chcę uwierzyć w moc Boga, w moc Jezusa. My mamy być świadkami, rzeczywiście, realnie, mocno przemawiać do tych ludzkich serc, że Jezus naprawdę uzdrawia, Jezus naprawdę leczy, Jezus naprawdę ma siłę. To nie jest fikcja. To jest prawda, to jest rzeczywistość Boga. To jest moc Boga, który potrafi uczynić wiele, bardzo wiele w życiu człowieka, tylko trzeba przyjść, stanąć i powiedzieć: Panie, uzdrów mnie, stanąć przed Bogiem, nie bać się. My często gdzieś w naszych relacjach z Panem Bogiem boimy się tak mocno przed Nim stanąć. My gdzieś tam z boku, za filarem, nawet w kościołach, kiedy przychodzimy na mszę świętą, na Eucharystię, zobaczmy, boimy się wejść tak blisko w relacji z Panem Bogiem. Dlaczego? Bo my wstydzimy się siebie, swojego często naszego postępowania, naszych słabości, grzechów. Gdzie staniemy? W kruchcie, w przedsionku Kościoła, za płotem, nie wiem, za ogrodzeniem Kościoła. Nam się wydaje, że jesteśmy na mszy świętej, że jesteśmy na spotkaniu z Bogiem, przychodzimy na ucztę eucharystyczną. Nie, trzeba wejść, trzeba stanąć. Stań po środku, stań przede mną. Przyjdź, spójrz mi w oczy. To jest ten klucz spotkania z Bogiem. Stań, przyjdź. Nie bójmy się. Przychodźmy do Jezusa. Przychodźmy do Niego. Padajmy na kolana. Padajmy do Jego stóp. On może dokonać wszystko. To od nas będzie dużo zależało, na ile my się otworzymy. Z serca Wam na ten dzisiejszy dzień błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia.